Solidarności, jej karnawał, ta wielka radość ludzi dobrowolnego zrzeszania się w związki zawodowe, które tworzą jedno wielkie, liczące 10 milionów osób ciało Solidarność. Później, drodzy Państwo, kolejna część to strajk na Podbeskidziu. Wielki strajk Solidarności w styczniu i lutym roku 1981, który jest właściwie jednym z największych zrywów pomiędzy sierpniem 80 roku a stanem wojennym. Czyli wielka rzecz, która dzieje się tutaj lokalnie u nas, w województwie bielskim, którego dziś już nie ma. No i wreszcie wprowadzenie stanu wojennego. Stan wojenny, internowanie związane nierozerwalnie ze stanem wojennym, trochę życia codziennego opisanego przez artykuły w Głosie Ziemi Cieszyńskiej. Głos Ziemi Cieszyńskiej został reaktywowany, drodzy Państwo, tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego w październiku roku 1981. Zawieszony został przez stan wojenny i powrócił w marcu roku 1982 i opisywał nam ten stan wojenny tutaj w Cieszynie w takich bardzo miłych kliszach. Czyli mamy tam jakieś zawody kolarskie organizowane do dzieci, dzieją się zawody w motokrosie tutaj w Cieszynie. To wszystko płynie już tutaj miło i przyjemnie. Ale drodzy Państwo, to, że to się może tak wydawać, że to było tak spokojnie w Cieszynie i w Bielsku, ale o tym, że ludzie tutaj cierpieli, świadczy liczba internowanych z województwa bielskiego. Ona w swoim szczytowym okresie osiągnęła 150 osób. To jest 150 osób, które zostały dotknięte bezpośrednim internowaniem. To jest 150 rodzin, które były dotknięte tym internowaniem. Drodzy Państwo, tutaj na ulicach przez pewien czas też były transportery opancerzone. Obowiązywała przecież godzina milicyjna. Obowiązywała ścisła cenzura, rozmowa kontrolowana, słyszana w słuchawce telefonicznej. Więc to nie jest tak, że byliśmy jakąś oazą spokoju położoną na krańcach Polski z daleka od głównych wydarzeń. Ale też starałem się tą lokalną treść uzupełnić o tematykę ogólnokrajową. To znaczy dać jakieś tło do tych wydarzeń u nas tutaj w Cieszynie i w Bielsku przez opowiedzenie wydarzeń z perspektywy krajowej. I drodzy Państwo, wybaczcie mi za ten zabieg, bo Solidarność Podbeskidzia była bardzo mocną strukturą w ramach całej Solidarności Krajowej, a ja ją sobie tutaj ograniczyłem tylko do Śląska Cieszyńskiego. Ale znowu, Śląska Cieszyńskiego rozumianego przez pryzmat kogoś, kto kocha Cieszyn i dawne Księstwo Cieszyńskie, czyli tym Śląskim Cieszyńskim dla mnie jest zarówno Bielsko, stolica dawnego województwa bielskiego, najważniejszy ośrodek lokalnej Solidarności, ale także Cieszyn Skolczów. Skolczów, gdzie Solidarność była wyjątkowo silna ze względu na dwa zakłady filie bielskiego FSM, czyli Odlewnie i Kuźnie, drodzy Państwo. I Ustronka, również filia FSM bielskiego, ta stara kuźnia związana z księciem cieszyńskim Albertem Sasko-Cieszyńskim, ten jeden z najstarszych zakładów przemysłowych na Śląsku Cieszyńskim, także kontynuował tę tradycję, będąc częścią fabryki samochodów małowytrażowych i dość mocno włączał się w działalność Solidarności tutaj na Śląsku Cieszyńskim. I drodzy Państwo, tak jak powiedziała Pani Dyrektor, jest dla mnie wielkim szczęściem, że tą wystawę, za wyjątkiem kilku drobiazgów, że cenny, udało się jednak zrealizować w ramach naszych zbiorów, naszej kolekcji. To znaczy ja musiałem dokonać jeszcze pewnego wyboru. To wszystko tutaj, drodzy Państwo, nie zmieściło się. Ale to jest właśnie też wielka, myślę, zaleta i zaszczyt pracy w naszym muzeum, ponieważ, drodzy Państwo, my możemy organizować wystawy kompletne, nie tylko dotyczące tej dawnej tematyki czasów Księstwa Cieszyńskiego, kiedy rządzili tutaj Piastowie, kiedy rządzili Habsburgowie. Na dobrą sprawę mamy eksponaty, które pozwalałyby nam zorganizować wystawę o epoce kamienia łupanego. Ale często zarzuca nam się, drodzy Państwo, że nie organizujemy tych wystaw właśnie takich trudnych z historii najnowszej,
A to nieprawda. Myślę, że ta wystawa będzie temu w jakiś sposób przyczyną. Drodzy Państwo, wsłoniemy też z ogromnej kolekcji zdjęć i fotografii. To jest wielkie dobro naszego muzeum. Praktycznie od czasu, kiedy ta fotografia pojawiła się w Cieszynie, a więc już od połowy XIX wieku, możemy opisać każde wydarzenie historyczne fotografiami z naszych zbiorów. Każde wydarzenie historyczne dotyczące historii dawnego księstwa cieszyńskiego, Śląska Cieszyńskiego. Ale drodzy Państwo, nie tego wydarzenia. Stan wojenny jest jedną wielką białą plamą, ale nie tylko w naszych zbiorach. Większość muzeów, archiwów w Polsce nie ma tych zdjęć. Tych zdjęć jest bardzo, bardzo mało, drodzy Państwo, bo zwyczajnie ich nie można było robić. Zrobienie zdjęcia w stanie wojennym było też aktem nieposłuszeństwa obywatelskiego, w pewnym sensie aktem heroizmu. I tutaj chciałem bardzo podziękować, muszę to powiedzieć, drodzy Państwo, Europejskiemu Centrum Solidarności w Gdańsku, Ośrodkowi Karta, Muzeum Historycznemu w Bielsku-Białej oraz Towarzystwu Miłośników Skoczowa za udostępnienie zdjęć. Gdyby nie te kilka fotografii, które jednak tutaj się pojawiają, ta wystawa byłaby bardzo ich pozbawiona i bardzo już odróżniałaby się od pozostałych naszych wystaw. Na mojej poprzedniej wystawie poświęconej ulicy Głębokiej zdjęć było ponad 100, drodzy Państwo, a to i tak był wybór spośród kilkuset zdjęć historycznych dotyczących jednej ulicy czy jednej części Cieszyna. Wreszcie, drodzy Państwo, tytuł tej wystawy zaczerpnąłem z najsłynniejszego zdjęcia opisującego, właściwie zdjęcia metafory stanu wojennego. Zdjęcia polsko-brytyjskiego fotografa, reportera wojennego, Chrisa Nidentala. Drodzy Państwo, nie mam tego zdjęcia tutaj. Niestety nie udostępniono nam go na potrzeby wystawy. Jest to zdjęcie komercyjne. Ale, drodzy Państwo, wszyscy mamy, jak sądzę, jak tutaj stoimy przed oczyma. Mroźny poranek 13 grudnia 1981 roku. Kino Moskwa, wielki baner reklamujący hit ówczesnych czasów, Czas Apokalipsy, a przed tym kinem transporter opancerzony Scott i jego załoga wojskowa. To wszystko, drodzy Państwo, jak w soczewce, wydaje mi się, oddaje tragizm tamtego czasu, przerażenie i ten mrok, który wtedy zapadł nad całym naszym krajem.